Cześć, witajcie na kanale Pozapokaliptyczny przez świat. Ja jestem Morden, jesteśmy dzisiaj na Urbexie i będziemy testować nóż survivalowy z Action za 6,49. Okej, nóż survivalowy. Czym jest nóż survivalowy? Może zacznijmy od tego, bo oczywiście niektórzy powiedzą, że musi być to solidny nóż. Część z Was powie, że to nie jest solidny nóż, czyli kabar piechoty morskiej. Oczywiście jest to nóż survivalowy, czy fighting utility knife, czyli taki nóż i do obrony, i do zadań specjalnych, nazwijmy to. I dla tysięcy, czy setek tysięcy żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej przez dziesiątki lat był to najlepszy nóż survivalowy, jaki mieli pod ręką. Świetnie sobie radzili, budowali schronienia. Później nawet po zakończeniu służby kupowali taki nóż, sprawiali nim zwierzynę na polowanie i tak dalej, używali go do wszystkiego. I ten nóż doskonale sprawdzał swoje zadanie. Ja swój egzemplarz używam mało, nie jest specjalnie ostry, dostałem go na 40 urodziny. Pozdrawiam wszystkie osoby, które wtedy były na pierwszej edycji Poza Szlakiem. Zresztą Poza Szlakiem od tego się zaczęło. Część z Was powie, że najlepszy nóż survivalowy, czy tam do lasu, to będzie oczywiście Mora. Ja mam Morę Companion Heavy Duty, która też ma z 10 lat. Na elektrycznej maszynce przejechałem do tak zwanej ostrości roboczej. Czasem jak gdzieś tam idę, gdzieś on się zawsze wplączę w aucie, czy gdzieś jak nie mam ze sobą noża, a trzeba coś zrobić, to ten nóż mi się świetnie nadaje. Część z Was powie, że nóż survivalowy to taki, jaki macie akurat pod ręką. I ja akurat pod ręką mam kilka takich noży. Mam tu Opinela 10, o którym film był, jak go modyfikowałem. Też Wam pokażę, jak takim nożem batonować, żeby go nie uszkodzić. Mam oczywiście nóż ze stawu sztućców. Oczywista oczywistość. Też ma jakąś szczerbę, w ogóle nie jest specjalnie ostry. Zobaczymy, jak sobie poradzi z jakimiś tam zadaniami. A bohaterem naszego odcinka jest nóż survivalowy, czyli nóż kuchenny z Action za 4,99. 14 cm długość ostrza, szlif też taki półpłaski, bardzo cienki, myślę, że milimetr. I oczywiście to jest chyba najgorszy możliwy wybór, dlatego go wybrałem. Bambusowa rączka i jakiś tam plastik, ale bambus to jest chyba najgorszy możliwy wybór, jeżeli chodzi o nóż, który będziemy, powiedzmy, katować. Nóż nie jest stworzony do tego, żeby rąbać nim drewno i robić inne rzeczy. Wyjątkiem są te noże survivalowe, czy bushcraftowe, które makerzy robią specjalnie po to, żeby to wszystko wytrzymywały. I też wszyscy się prześcigają w tym, żeby tam grubszy był, jakiś większy i tak dalej. Ja mam taki nóż od Makera, na przykład od Graby. To doskonale mi się sprawdza, tylko to nie jest też nóż survivalowy, tylko taka Nesmuko maczeta na apokalipsę zombie. Więc sprawdzimy sobie dzisiaj te noże i zobaczymy, czy faktycznie... Dlaczego takie beznadziejne? No oczywiście sytuacja survivalowa to jest taka, że znajdujemy się w jakimś miejscu i znajdujemy jakiś przedmiot. I to są te wszystkie sytuacje improwizowane. Mogę Wam podać takie dwa przykłady, jak w warsztacie czy w życiu codziennym. To też jest taka improwizacja, tak jak użycie tego noża. Czyli na przykład bierzemy młotek, jakąś płaską powierzchnię i spinacz, sklepujemy mu końcówkę, żeby na przykład w okularach dokręcić śrubkę, bo nie mamy małego śrubokręta. I kolejny przykład taki, że potrzebujemy na przykład odkręcić 13 klucz, mamy 15, wkładamy tam jakimś śrubokrętem sobie pomagamy, jakiś klin nabijamy tak, żeby odkręcić. To są wszystkie właśnie takie sytuacje i w tym momencie użycie noża można porównać właśnie do tego. Chcielibyście na pewno zobaczyć, jak Morden z helikoptera wyskakuje w Bieszczadach i przez 3 tygodnie z pomocą tylko tego noża próbuje przetrwać. Nie mam ani budżetów, ani takiego pomysłu, żeby to robić w tej chwili. Napiszcie w komentarzu, czy byście chcieli. Myślę, że mogło być ciekawie. Ale ten film ma być raczej taką zachętą dla Was, dla wszystkich tych, którzy chcą trenować survival. Nie chodzi o to, żebyście sobie kupili drogi nóż, czy nawet taką morę. Oczywiście kupcie ją, idźcie do lasu, trenujcie te swoje skille. Ale warto jest sobie zabrać nawet nóż z kompletu sztućców i zobaczyć, jaka jest różnica. Trzeba też to narzędzie pewnie traktować oszczędnie. Ja dzisiaj go raczej oszczędnie nie będę traktował. Idę sobie pozyskać trochę drewna, zanim zaczniemy. Jeżeli Wam się podoba w ogóle moja działalność, to oczywiście wsparciem kanału jest łapka. Można kanał wspierać przez wsparcie. Na dole oczywiście znajdziecie linki. Jest mój kapselowy sklep z kubkami i koszulkami. Są koszulki i naszywki Tigerwood. Koszulki czarne i zielone. Zielone się ostatnio pojawiły. I oczywiście są jakieś tam bransoletki, zapalniczki z łusek. Piszcie na postapokaliptycznie@gmail.com. Jak ten nóż z Action nam się sprawdzi? To oczywiście nie chodzi o nóż z Action jako taki, bo możecie sobie pójść do jakiegokolwiek innego sklepu, kupić za 5-10 zł jakikolwiek nóż i pójść do tego lasu i zobaczyć, jak wychodzi batonowanie, czy co jesteście w stanie takim nożem zrobić. Jeżeli stwierdzicie, że nic, to może faktycznie brakuje Wam tego skilla, a może faktycznie są takie sytuacje, że nawet z takim narzędziem właśnie jak nóż, tylko nieprzeznaczonym po prostu do pracy w terenie, nożem outdoorowym, nazwijmy go tak już bardzo ogólnie,
Po prostu nie da się niektórych rzeczy zrobić, a to są tylko nasze wymysły, że używamy do tego noża. Może lepiej byłoby wybrać siekierkę, może łatwiej byłoby wybrać maczetę, może piła jest taką rzeczą do tego waszego bushcraftu. A jeżeli chodzi o survival, jak najbardziej myślę, że warto sprawdzić, może nawet tapeciaka warto byłoby sprawdzić w takich ekstremalnych sytuacjach, do czego można go użyć. Dobra, idę po drewno. Twórzmy sobie to nasze cudo. Pamiętajcie, nie śmiećcie na urbexie. Nawet jest zabezpieczenie pochwa do noża. Mi się teraz nie dziabnął. O. I tu taki ładny plastik i nóż można bezpiecznie przenosić w kieszeni. Dobra. Sprawdźmy, jak będzie batonował. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Rękawice Mechanik teraz Militaria.pl ma bardzo fajną promocję na te rękawice, więc sobie zajrzyjcie. Batonowanie nożem kuchennym. O. Nóż survivalowy. Okej. Idzie. Chyba przegłem. No, da się. Cały się pogiął. Do krojenia kiełbasy czy czegoś może się nadaje, ale... Do survivalu... No cóż, najlepszy nóż, jaki mieliśmy pod ręką. No wszyscy mówią, że powinien być full tank. Ten jest full tank. Zobaczymy, jak ten sobie poradzi. O! Także... Także tego. Dobra, jak macie nóż typu folder, tutaj mamy opinela, jego oczywiście możemy zblokować. Jak teraz będziemy nim batonować, to ta cała siła będzie nam szła w tą stronę i stanie się to samo, co z tym kuchenniakiem. Ale jak już musicie, to jest akurat chyba dziewiątka, na przykład dwunastka byłaby lepsza, jeżeli macie opinela. Łapiecie sobie go w ten sposób. O, nie jest zbyt wygodnie. Jak widzicie, też nie idzie najlepiej. Czyli nie idzie. Jak macie krótkie ostrze, to zamiast batonować na pół, to sobie dziubiecie na rozpałkę.
Już. O. I tak po kawałeczku. Dobrze, chłopcy i dziewczęta, zmierzamy do zakończenia. Jak widzicie, eksperyment survivalowy zakończony. Wnioski, jakie są moje, a jakie są wasze, możecie mi napisać w komentarzu. Czy to survivalowe powiedzenie, że w sytuacji survivalowej najlepszy nóż survivalowy to ten, który masz przy sobie? Dalej twierdzę, że tak, zgadzam się z tym, aczkolwiek mając do dyspozycji takie noże, jak dzisiaj sobie przetestowaliśmy, trzeba mieć na uwadze to, że nie zrobimy każdej roboty tym nożem i trzeba sobie oszczędzać bardzo takie narzędzie. Tym bardziej warto kupić taki nóż i sobie potrenować, zobaczyć, jaka jest jego wytrzymałość, czy się gnie, czy się nie gnie, jak się tępi, jak go naostrzyć kamieniem. Nauczyć się właśnie takich survivalowych rzeczy. Oprócz tego wiemy, że ten nóż survivalowy, czy to kupimy sobie produkcyjniaka, czy u makera, taki gruby, full tank, właśnie do batonowania, do ciężkiej roboty. W sytuacji survivalowej, jeżeli to będzie nasz nóż, to jesteśmy wygrani, bo jesteśmy w nim w stanie zrobić naprawdę dużo rzeczy i ten skill też warto trenować. Napiszcie, co wy sądzicie, czy może warto byłoby sprawdzić jeszcze jakiegoś takiego porządniejszego kuchenniaka, takiego bardziej solidnego, bo tak jak mówię, tego wybrałem, wiedziałem, że jest bambusowy, że jest gdzieś bardzo mało tej stali osadzonej i on jest, nie wiem, do krojenia pomidorów, sera, kiełbasy, czegokolwiek, na pewno nie do takiego batonowania, no ale eksperyment miał być eksperymentem. Chciałem to sprawdzić, jak to działa. W zasadzie nie zawiodłem się. Tego się spodziewałem, że pęknie, ale myślałem, że wytrzyma trochę więcej. Ten w zasadzie pękł po pierwszym uderzeniu, więc generalnie nie zawiódł mnie. Jak widzicie, koszulki w sklepie Tigerwood, takie koszulki tutaj mam. Ja już się przebrałem, bo wczoraj zająłem się czymś bardziej zajmującym mnie. I dzisiaj tu wróciłem, bo zapomniałem sobie statywu, także dobrze się złożyło, bo wczoraj już było ciemno. Jak wróciłem do auta, okazało się, że statyw sobie tutaj został. No ale przyjechałem tu rano i sobie ogarnąłem sprawę. Też mogłem sobie przemyśleć te wnioski. Dobra, pamiętajcie, te wszystkie linki w opisie. Napiszcie, jakie są wasze wnioski. Czy trenujecie w ten sposób? Czy może chcecie kolejnych takich filmów z jakimś kolejnym nożem, żeby go sprawdzić, z tym tapeciakiem? Jakieś takie sytuacje właśnie, jak naostrzyć ten nóż, jak coś zaimprowizować. Bo jest cała masa takich tych survivalowych mądrości. I tak jak mówię, większość osób, które zawsze pisze w komentarzu te rzeczy, mnie się też zdarzało napisać, że najlepszy nóż survivalowy, ale w sumie nigdy tego nie sprawdziłem do dzisiaj, więc myślę, że to był fajny eksperyment. Mnie się podobało, ciekawy film. Ja już więcej nie przedłużam. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście łapka w górę. Pamiętajcie, wspieranie, te wszystkie inne rzeczy, linki dla zwiększenia zasięgu. Jeżeli uważacie, że ten film jest przydatny, możecie go też wrzucić na jakieś fora, na grupy, na Facebooku i tak dalej, tak żeby pokazać, jak to działa, czy nawet w odpowiedzi kiedyś do osób, które napiszą, że najlepszy nóż survivalowy w sytuacji survivalowej to taki, który macie przy sobie. To też nie miało na celu pokazać tego, że nie, bo ja uważam dalej, że tak, jak przed chwilą powiedziałem. Jeżeli dotrwaliście do końca, to oczywiście hashtag Morden, a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia na szlaku.